Dzień dobry, witam Was serdecznie, Rafał z Detailing Automat z Płocka. Słuchajcie, miałem nie wrzucać tego filmu, ale nie sposób tego nie zrobić, ponieważ jak widzieliście, parownik jest poddany już jednokrotnemu czyszczeniu. Właścicielowi wrzuciłem zdjęcia, gdzie był brudny parownik. Postaram się za chwilę skleić ten film dla Was na szybko w trakcie pracy, ale najpierw przedmucham jeszcze, znaczy puszczę chemię jeszcze raz nanoklina, koncentrat, akurat w tej chwili lawendowy, ponieważ mam pewien pomysł, powiem o nim później na koniec. Słuchajcie, koncentrat o zapachu lawendowym, stężenie 25 ml koncentratu na 475 ml wody. Dostęp do parownika jest bardzo prosty. Jeden z prostszych chyba, jakie można sobie wymarzyć. Jak widzicie, tutaj tam wewnątrz pokażę, tu gdzie jest ta lanca endoskopu. Tutaj przesunę może ten zbiorniczek, żebyście sobie widzieli. Ruszyłem, poruszam teraz tą lancą endoskopu, żebyście nie powiedzieli, że jestem gołosłowny. Widzicie, że ekran się rusza. Wjeżdżam, odbija nam się tu słoneczko, nie słoneczko, tylko słuchajcie, ostrość może złapię, no coś ciężko, o teraz jest fajnie widać, postaram się nie ruszać, jednorącz to wiecie, że ciężko. I tu mamy górę, dwie rurki od parownika. Kurczę, no jak bije, no. O, widzicie te dwie rurki, jeszcze tam jakieś sywki, ja to wszystko wydmucham, później Wam pokażę za chwilę szmatę, jak wygląda. Dostęp do parownika jest bardzo prosty, po prostu wystarczy się schylić i tu widzę, że nie ma tej osłony. Jest już zdjęta, bo tu powinna być na takie dwa klipsy osłona i tam macie dostęp do tego parownika. Ściągacie tam, gdzie ta białe, widzicie? Tam, gdzie wchodzi nam lanca endoskopu. O, tutaj włożę teraz lancę abaka. Zobaczcie sobie. Tutaj, no lepszego dostępu po prostu życzyć sobie, żeby był. Ale słuchajcie, wracając do materiału, który zamieściłem odnośnie jednej z wiodących firm, która powiedziała Wam o trzech metodach czyszczenia klimatyzacji. Pierwsza to metoda na granat, druga to pianka, trzecia to ozonowanie. Ja połączyłem dwie z tych metod, za chwilę połączę trzecią. Nie użyłem pianki, tylko użyłem najlepszego sposobu do oczyszczenia klimatyzacji, czyli klimatyzacji parownika. Czyścimy za pomocą akurat tego środka, jeden z lepszych środków, które znam na rynku. Pod dużym ciśnieniem 8-10 barów. Powietrze trzykrotnie jest osuszane, chociaż tu większego znaczenia nie ma. Ono nie musi być osuszane, jak nie, to możecie sobie kupić taki osuszacz, zakładacie tutaj i nie ma problemu, też Wam da radę. I słuchajcie, pierwsze co zrobiłem, to tak, wyozonowałem raz auto, to już wczoraj. Po pierwszej w nocy skończyłem, drugi raz dzisiaj wyozonowałem o 7 rano, czyli macie ozonowanie, ale nie postawiłem tego generatora ozonu, tak jak oni sobie, za przeproszeniem, imbecyle, wymyślili, że tu go postawię. Jak ja mam taką chochlę postawić? Absolutnie, to się mija z celem. Następnie wyczyściłem, odkurzyłem całe auto, jak widzicie, auto jest już odkurzone. Nie ma tutaj praktycznie nic. Jest naprawdę czysto. Jeszcze przejdźmy do bagażnika, żebyście nie powiedzieli. Widzicie, jest auto czyste. Po ozonowaniu należy odkurzyć, przewietrzyć i porządnie odkurzyć auto. Jak i również później tu kokpit będzie cały czyszczony, więc nie ma to znaczenia. Jest wszystko odkurzone, niewyczyszczone jeszcze, ale wstępnie jest załatwione. I teraz tak, tak jak powiedziałem, połączyłem dwie metody, połączę za chwilę trzecią. Wrzucili również pianki, pianki wszystkie w jeden kocioł, ci Państwo, o którzy się tam wypowiadali w tym linku, który widzieliście. Nie można tak robić, bo są pianki, które są na nosinkach wodnych i mają fajne środki czyszczące, tak jak pianka na przykład AC8 nanoklina, a są pianki, już nie będę mówił innych firm, bo nie chcę tu się z nikim szarpać ani gryźć, ale te pianki mają bardzo złe czynniki nośne i to wszystko Wam się jak zamgłowicie, znaczy jak wpuścicie sobie
Jeszcze nie daj Boże, jak mówią, że macie wpuścić tu w kanały. Broń Boże, nie róbcie tego, dostańcie się do parownika. Jak już chcecie zrobić tym dziadostwem innym, no to zróbcie tą pianką, ale na parownik, żeby wam to weszło dosłownie, tak jak my tutaj będziemy widzieli. Teraz jakaś klapka. O, tu już część tego parowniczka widać. Postaram się wam pokazać to lepiej. Wyostrz się. O, jak widzicie ten parownik i ja wprowadzę tutaj lancę, to wy wprowadzacie sobie tą lancę. Ciężko mam wam to pokazać, po prostu słońce tak bije, że... Ale w każdym razie musicie wprowadzić sobie tutaj tą lancę, tak jak ja tutaj mam, od tej pianki i obsiukać. Zalecam wam piankę, jak już nie macie takiego sprzętu do profesjonalnego odgrzybiania klimatyzacji, to piankę chociaż AC8. Ona też wam zrobi robotę, może nie tak dobrą jak wiadomo przepłukanie pod dużym ciśnieniem, tam jest mniejsze to ciśnienie, tam są też czynne związki, ona fajnie pęcznieje, fajnie przechodzi przez te lamele i tak dalej, fajnie ścieka, no pianka jest fajna. Musicie wejść na stronę producenta, sobie zobaczycie, producentem jest MC Polska. Ale słuchajcie, wracając, tak jak powiedziałem, połączyłem dwie metody już, czyli ozonowanie i mycie parownika chemiczne, przedmuchałem wszystkie kanały, oczywiście włożyłem szmatkę, wszystko nam spadło na szmatkę, szmatę wywaliłem. Oparowałem ten parownik na początku, a jeszcze wcześniej go odkurzyłem, wyczyściłem, dmuchnąłem sprężonym powietrzem przy załączonym odkurzaczu, także wszystkie syfy nam wyleciały, włożyłem wąską stawkę szczelinową od odkurzacza tam w dół, gdzie widzicie tą lancę abaka włożoną, i tak nam to wszystko wyszło. I przemyję jeszcze raz ten parownik i pokażę wam, jaki syf wyleciał przy no, automat 30 parę tysięcy. Pokażę wam za chwilę filtr jeszcze i zobaczycie tą szmatkę. I trzecią metodą, jaką zrobię, to będzie to zamgłowienie, ale nie w formie granatu, tylko w formie fumigacji kropelek z nośnikiem również pewnego środka i płynu, który jest bardzo bezpieczny i jest na bazie wody, niesamowicie penetruje nam, odświeży nam całe te wnętrze, szczególnie te dolne partie, chociaż tu i tak jest już ostro zrobione, bo jest dekontaminacja zrobiona, ale niech tak będzie, jak ja to sobie tam uznał. Chcecie, to się z tym zgadzajcie, chcecie, to się nie zgadzajcie. Dobra, ja zabieram się do drugiego mycia, pokażę wam szmatkę, pokażę wam filtr i powiem dlaczego o zapachu lawendowym. Drugi raz czyszczę parownik. Będzie trochę głośno. Fajnie, bo ten pistolet czyści nam bardzo pulsacyjnie. Muszę trochę pomajtać tutaj tym endoskopem. Wiem, że jesteście ciekawi, jak to wygląda, ale nie chcę już przerywać. Pokażę wam efekt poczyszczenia. Lekko dmuchnę i pokażę wam, jak to wyszło. Wytrę główkę endoskopu. Dobra, może się uda. Kurde no. Co mi tutaj tak bije? Problem ze ostrością ustawić. No, tak odbija fatalnie.
Mam nadzieję, że wy to widzicie teraz. Tata oczekowa. Lamele parownika. Góra wszędzie wam nie pokażę, ale cały parowniczek jest naprawdę czysty. I tak zostawiamy na pół godziny. Więc zobacz sobie, jak to mniej więcej wygląda. Nie wiem, ile ten filtr zrobił, ale teraz wam mówię, wymieniajcie te filtry 2-3 razy do roku, nawet z tym węglem aktywnym. I teraz wracając, dlaczego zrobię zapachem lawendowym. Zrobię zapachem lawendowym, dlatego że zamgłowię jeszcze wszystko, tak jak wam powiedziałem, i na sam koniec wrzucę ten zapach pani z Matika, bo dzisiaj jeszcze wyozonuję i jutro około 16 zrobię taką fajną, mam swoje sposoby na to, żeby pani chciała, żeby było świeżo i tak dalej. Staram się tego nie robić do momentu, dopóki klient nie przyjdzie, czy właściciel auta, i sam sobie wybierze zapach, ale tu zasugerowałem się po prostu sposobem, podejściem pani, staram się taki wywiad środowiskowy robić, więc uważam, że dobiorę dobrze, mam fajny zapach lawendowy, który też fajnie robi robotę. Firma Matic to produkuje, znaczy jest dystrybutorem, a zapachy są z Grecji, bardzo bezpieczne dla alergików, i nośnikiem jest akurat w tym przypadku alkohol używany do perfumerii, a nuty zapachowe są naturalne. Także dziękuję, to tyle z odgrzybienia klimatyzacji Opel Corsa 2019 rok z przebiegiem 30 paru tysięcy. Dlatego warto odgrzybiać tą klimatyzację nie raz do roku, ale co najmniej 2 razy do roku. I wystrzegajcie się tych granatów, pianek z niewiadomego pochodzenia. Szukajcie na rynku sprawdzonych produktów, produktów rodzimych z naszego kraju. One naprawdę mają wysoko wyśrubowane normy, atesty PZH i normy nie na 15 minut, tak jak to się robi, czy godzinę, norma na godzinę, jeżeli chodzi o środki na alkoholu, ale to są normy długoczasowe. Mówimy tutaj o 6, 12, a nawet 24 godzinach. Specyfikacje możecie otrzymać od firmy, którą to wiecie. Ja proponuję wam, nie będę tu już wymieniał. Dziękuję uprzejmie, nie chcę przedłużać. Pozdrawiam serdecznie, Rafał z Detailing Ozon Mat Płocka. Jeżeli kanał się podoba, przekazujcie ten kanał innym, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Zapraszam również na szkolenia,
Możesz przyjechać własnym autem, pomogę, zobaczysz jak to robić. Zależy mi na tym, żeby tych punktów w Polsce było kilka. Staram się o patent na moją metodę hybrydową. Jeżeli uzyskam, będzie to fajne grono ludzi, którym udostępnię ten patent w jakiejś tam formie i będziemy sobie działać. Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.